Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach. Ten był, o którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, spotykamy się w drugą niedzielę po narodzeniu Jezusa Chrystusa, kiedy to Kościół podaje nam do rozważenia chyba jeden z najbardziej znanych fragmentów Ewangelii według świętego Jana, Ewangelii o Słowie, które stało się ciałem. Żywo mamy w pamięci nasze rodzinne spotkania przy wigilijnym stole. Ten klimat, tak bardzo ważny dla nas w święta Bożego Narodzenia, tych świąt tak szczególnie rodzinnych. Czy jednak tylko na tym klimacie powinno polegać przeżywanie Bożego Narodzenia, wcielenia Syna Bożego? Warto więc niejako teraz, dziś, na koniec tego okresu Bożego Narodzenia, kiedy to wracamy do swojej codzienności, do pracy, zrobić swoisty rachunek sumienia. Zobaczmy, ponad 2000 lat temu wiele domów, wiele serc było zamkniętych na Chrystusa. Ta historia powtórzyła się 30 lat później, kiedy to na krzyżu również zaparto się Jezusa. Czy dzisiaj nie są więc aktualne słowa Ewangelii według świętego Jana? Świat go nie poznał. Przyszło Słowo do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Czyli w naszych czasach, w naszych domach ta historia się nie powtarza? Zapytajmy więc siebie o ten religijny, podstawowy wymiar przeżywania Bożego Narodzenia. Wielu z nas w czasie świąt Bożego Narodzenia przyjęło komunię świętą, uczestniczyło we mszy świętej, ale niestety duża część osób uznających się za wierzących nie widziała takiej potrzeby. Jakże wielu wierzących nie mających przeszkód nie skorzystało ze sposobności pojednania się z Bogiem przy kratkach konfesjonału, w sakramencie spowiedzi, jakże wielu nie skorzystało do tego, aby spotkać się z Chrystusem. Zamknęli drzwi swojego serca na Jego łaskę. Możemy podawać wiele przykładów sytuacji rodzinnych, które są właśnie podobne do tego ewangelicznego nieprzyjęcia Jezusa. Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą pokój, nadzieję, radość. Ale jeżeli w kontaktach pomiędzy domownikami od tego czasu nic się nie zmieniło, to znaczy, że nasze serca nadal są zamknięte na Chrystusa. A nie chodzi przecież o to, aby udawać, że w czasie świąt Bożego Narodzenia jesteśmy pomiędzy sobą zgodni, życzliwi dla siebie, serdeczni. Te święta mają głębszy wymiar. To spotkanie z Chrystusem musi prowadzić do przemiany naszego postępowania, do przemiany serca. Święty Jan Ewangelista zapisał: wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, którzy przyjęli Słowo, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi. Jeśli więc otworzyliśmy serce dla Pana, jeśli przeżyliśmy święta Bożego Narodzenia, zarówno w tym wymiarze religijnym, spotykając Go w Komunii Świętej, ale także i w rodzinnym, to możemy być pewni, że jesteśmy obdarzeni szczególną łaską wybrania. Świętowanie więc stanie się codziennością,
a to przyjmowanie Chrystusa naturalną potrzebą. I tego z całego serca w tym nowym 2020 roku życzę. Bliskości Chrystusa, aby żył każdego dnia w naszych sercach.